Kryski. Witam Was stąd. Jesteśmy w Polskiej Stacji Polarnej. Tak to mniej więcej dookoła wygląda. No pokażę Wam troszeczkę stację. Zaczynamy od początku. Znajduję się teraz przed głównym wejściem do stacji. Tutaj są flagi. Flaga polska, norweska i flaga Instytutu. Tak się prezentuje główne wejście. Front stacji. To jest jej najdłuższy bok. No i co? Do środeczka. Jak widzieliście, stacja jest bardzo długa. Tam jest jeszcze korytarz. Tu jest długi korytarz. Proponuję zacząć od końca, czyli od tamtej strony. Tutaj jest część letnia. Część letnia charakteryzuje się tym, że tutaj śpią letnicy. Ludzie, którzy przyjeżdżają na lato. Kolejna część stacji, jeszcze taka jakby mesa letnia. Biblioteka. Kolejne wyjście. Tu jesteśmy z tej strony, z której byliśmy wcześniej. Różne historyczne artefakty. Tutaj cały czas ktoś wchodzi, wychodzi, coś zabiera. Przebierają się buty. Tu mieszkam ja, ale tam nie będziemy wchodzić. Tutaj jedna z kilku łazienek. Suszarka, pralka, no normalnie jak w domu, nie? Kolejne wyjście to jest wyjście już bardziej na podwórko. Takie mamy sprzęty tutaj na stacji. Czyli wracamy. Główny budynek stacji jest jakby w literze T wpisany. I my idziemy teraz po dachu tej litery T. Przechodzimy przez korytarz, w którym już byliśmy. I tu jest mesa, tak zwany salon. Ciekawe rzeczy tu są, tu jest tablica informacyjna, między innymi kto kiedy ma dyżur w stacji. Jest też zeszyt wyjść, każdy kto wychodzi musi się w zeszyt wyjść wpisać, żeby dyżurny widział, wiedział kto wyszedł i kiedy planuje wrócić. No i jest Olo. Dzień dobry, witajcie, jestem Olek, gotuję tutaj dla wszystkich. Olek tutaj nam kucharzy, prześwietnie, robi super domowe jedzenie, bez kombinacji żadnych. No i co, no słuchajcie, no jest sobie tutaj ten salon. Tutaj sobie siadamy, oglądamy jakieś filmy, można sobie odpocząć, napić się kawki rano po śniadanku, po południu, po obiedzie sobie siadamy. Jest telewizor, jest oczywiście też Xbox, jest Kinect, jest jakieś takie różne duperele, no i przede wszystkim mnóstwo książek. Ania dzisiaj ma dyżur. Tak jest. Ania dzisiaj ma dyżur, Ania dzisiaj rozkłada naczynia, dzielnie, ma jeszcze godzinę, ale już rozkłada. Potem idzie na depesze meteo, właśnie. Ma swoją pracę, a jeszcze poza tym dyżuruje. Tutaj są zdjęcia wszystkich ekip, które zimowały na stacji. Przypadkiem jestem też ja. Tutaj. To jest jedna z ważniejszych części w stacji, czyli część dla zimowników. Każdy z zimowników ma tutaj swój pokój. Pierwszy pokój to jest pokój kierownika. Tutaj są kibelki, ale tam do kibelków nie będziemy wchodzić. Stacja pracuje w czasie UTC, dlatego są dwa zegary. Zegar z czasem polskim. Tutaj na stacji jesteśmy w tej samej strefie co w Polsce, ale cała stacja, wszystkie dane, które mierzą wszystkie instrumenty, są ustawione w czasie UTC. Tu mamy siłownię, proszę bardzo, jest bieżnia, jest rowerek, jest tutaj takie coś, nie wiem co to jest, jest tutaj takie coś, jeszcze nie wiem co to jest, są jakieś handle, jest jakaś sztanga, ba. Dalej mamy korytarzy, którym tutaj mamy ambulatorium, tu są wszelkie leki, jeden z zimowników ma tutaj klucz, opiekuje się ambulatorium w razie jakiegoś zagrożenia. On ma klucze, można tutaj się dostać. Magazyn żywności jeden. No i tutaj to się wchodzi jak do rzadki. Proszę bardzo. Wszelkiego rodzaju produkty, miody, przyprawy. Takie rzeczy, które się raczej nie starzeją. Słoikowane, puszkowane. Jest tego dużo. Na lato trochę tego zejdzie jeszcze. Nie wiem dokładnie ile mamy teraz osób w stacji, ale myślę, że koło 30. To nie jest dużo, bywało więcej. Ale we wrześniu przypłynie statek, który dowiezie jeszcze więcej żywności. To jest najciekawsze pomieszczenie w stacji. To jest kantyna tak zwana. Tutaj ma dostęp tylko i wyłącznie kierownik, który każdemu na prośbę wydaje.
magazyn żywności 2. Druga żabka. Tutaj akurat są jakieś mąki, są jakieś płatki, niepłatki, herbaty, kawy. Tu jest na przykład olej. Żabka tylko bez kasy. Syr. Lodóweczki tutaj, które są w budynku stacji, przechowują tylko i wyłącznie jedzonko, które jest takie na teraz. Warzywniak, chłodnia. To jest miejsce, w którym przechowywane są rzeczy, które potrzebują mieć chłód, a nie mróz. Czyli na przykład właśnie mleko, jajka. Główny budynek stacji mamy zaliczony. Następnym bardzo ważnym budynkiem jest agregatornia. Całą stację zasilają dwa wielkie silniki diesla pracujące bez przerwy, ale na zmianę. Agregatornia jest również warsztatem. Tu jest dość głośno i ten szum, który słychać, to jest właśnie dźwięk pracy tych silników. Tu jest większe wejście, żeby może było jakimś tam pojazdem wjechać tutaj i spokojnie sobie dokonać jakiegoś serwisu. Sprzęty są świetne, zobaczcie, no zaopatrzona stacja jest rewelacyjnie. Śrubek jest full. Jest oczywiście na stanowisku mechanik. Szef warsztatu. Główny mechanik wyprawy. W tym roku Wiktor. Tak jest. Takie podstawowe rzeczy jak właśnie wiertarka pionowa, tutaj frezarka, śruby, nie śruby, jakieś elektronarzędzia, spawarki. Dzień dobry! Mnóstwo przeróżnego sprzętu, absolutnie potrzebnego do tego, żeby stacja działała, żeby można było prowadzić ciągłość badań. Zapasowy ciągnik, jakieś składy, silniki, rurki, rureczki, wszelkie takie różne. W tej części hali, oprócz rozrywki w postaci ping-ponga, można znaleźć chłodnie. Tam też są mrożonki. Tutaj jest zapas papieru toaletowego, ścianka wspinaczkowa. Tu jest stolarnia. To jest bardzo ważne pomieszczenie konserwatora. Tutaj można sobie jakieś rzeczy z drewna porobić. Znajdujemy się w Parku Narodowym na wyspie Spitsbergen. Do bieguna północnego mamy około 1300 km. Cały czas jest dzień polarny. Cały czas jest widno. Cały czas jest zła pogoda generalnie. Odkąd tu przyjechaliśmy od 3 tygodni, cały czas mży, cały czas są chmury. Czasami jest tylko jakieś przejaśnienie. I zobaczymy, może się pogoda poprawi. No i najlepsze stanowisko geodety przede wszystkim są skutery. Niektóre to są trupy. Tutaj jest Yamaha. Yamaha jest fajna, to jest już silnik czterosuwowy. Polarisy są dwusuwowe. Przyjemność z jazdy jest ogromna. Tak koło grudnia, stycznia jest już na tyle dużo śniegu, że można tu swobodnie ze stacji dojechać do lodowca. Do lodowca, który jest za tą moreną, za tym takim tam ciemnym paskiem daleko. O, tam jest lodowiec. Jakby była dobra pogoda, to nawet może by się dało coś zobaczyć, ale na pewno na timelapsach coś tam widzieliście. No i PTS. To jest fajna fura. Myślę, że to pali więcej jak stoi niż wszystkie auta Irisu. Olbrzymi jest. Olbrzymie. I to jest Gargamel.